22. rocznicę powołania Straży Granicznej uroczyście świętowali funkcjonariusze i pracownicy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Tak naprawdę to jest najważniejsze święto dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, które jest takim ukoronowaniem rocznej służby za ostatni rok. W przypadku Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych główne zadania, jakie realizujemy, to jest szkolenie funkcjonariuszy z całej formacji i nie tylko, bo także szkolenie funkcjonariuszy policji, innych służb mundurowych, także organów samorządowych i organów administracji państwowej. Dla niektórych funkcjonariuszy był to tym bardziej ważny dzień, gdyż zostali mianowani na wyższe stopnie zawodowe lub otrzymali medale czy odznaczenia. W dniu dzisiejszym jeszcze bardziej przeżywam ten fakt, ponieważ zostałam wyróżniona przez komendanta głównego Straży Granicznej odznaką Straży Granicznej. I to jest uwieńczenie mojej pracy, moich wysiłków i motywuje na pewno i daje energię do dalszego działania i służenia społeczeństwu. Zostałam wyróżniona przez ministra spraw wewnętrznych medalem za zasługi dla Straży Granicznej. Służę w straży od 16 lat. Wstąpiłam raczej z powołania. Podtrzymuję tradycje rodzinne. Służył mój dziadek, mój stryj, oby tak dalej. Praca w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych jest trudną i mozolną służbą. Funkcjonariusze z Lubania muszą jak najlepiej przygotować słuchaczy szkoleń do pracy w Straży Granicznej. Uważam, że jest to bardzo atrakcyjna forma spełnienia swoich oczekiwań, jeżeli chodzi o służbę mundurową. Jest to bardzo ciekawa praca, dająca wiele satysfakcji na co dzień. Podczas święta Straży Granicznej nie zabrakło życzeń, prezentów i gratulacji od zaproszonych gości. A wicewojewoda dolnośląski Ewa Mańkowska przygotowała dla pograniczników specjalną muzyczną niespodziankę. Na granicy jest strażnica, a w strażnicy do swej lubej żołnierz pisał list i tak dalej.